proszę Państwa, będzie mowa w naszym programie. Oczywiście wiemy, że niektóre wany to prawdziwe wany, jak ta Nubira, bo widać, że to potężny, duży samochód, ale są też takie waniki, a więc Matiz i Tico pojawiło się również w tej wersji. Pan Robert Wagner, reprezentujący firmę Bogucicka 7 Corporation, ma tutaj jakby nową formułę sprzedawania tych samochodów, bo właściwie mówi się, krótko mówiąc, frontem do klienta. Dokładnie, można tak powiedzieć. Firma Bogucicka 7 wprowadziła tak zwaną sprzedaż specjalną i tak zwaną sprzedaż flotową. Jeżeli chodzi o tą sprzedaż, dotyczy to firm taksówkowych, dotyczy to indywidualnych taksówkarzy, dotyczy to firm, które kupują takie samochody dla swoich przedstawicieli handlowych, dotyczy to firm, powiedzmy, ośrodki szkolenia dla kierowców. Takie firmy mogą z takich ofert skorzystać. Proszę Pana, czy jeśli chodzi o te wany typu Tico czy typu Matiz, to wszystkie przepisy, które w tej chwili obowiązują w naszym kraju, akceptują te samochody jako ciężarówki i rejestrowane są jako samochody ciężarowe? Dokładnie tak. Takie samochody rejestrowane są jako ciężarowe, posiadają fabryczną homologację jako ciężarowo-osobowe i dopuszczalna ładowność jest ponad 500 kg. Z tym, że samochody rejestrowane są na 2 osoby i dopuszczalną ładowność. Proszę Pana, trochę tej sprzedaży jakby nie w salonie, ale w firmie, w przedsiębiorstwie, bo właściwie w tej chwili można samochód kupić nie wychodząc zza własnego biurka, prawda? Można w ten sposób powiedzieć. Ja jestem osobą w firmie, która jest upoważniona do reprezentowania firmy również na zewnątrz. Docieramy do klientów większych, grupowych, docieramy do poszczególnych firm. I powiedzmy, oferujemy tutaj warunki sprzedaży samochodów, oferujemy rabaty cenowe, bo wiadomo, firma korzystająca przy zakupie samochodu z większej ilości ma możliwość otrzymania takich rabatów no na tak, wybrane ale modele. Jak przychodzi się do salonu, to można wziąć auto jakby na pewną próbę, zrobić testową jazdę, a jak Pan przyjdzie do firmy, czy te możliwości też istnieją? Jak najbardziej. Ja jadąc samochodem firmowym do danej firmy mogę udostępnić taki samochód. Każdy z, powiedzmy, z pracowników firmy będzie miał możliwość przetestowania tego samochodu. Są nawet takie możliwości, że jeżeli dana firma zamówi u nas kilka samochodów lub kilkanaście, w zależności od ilości, możemy udostępnić taki samochód na odpowiednich warunkach, nawet do testu, nawet do okresu, do tygodnia czasu. No wtedy się można na pewno dokładnie przekonać, co auto jest warte. No, proszę Pana, sprawę gwarancji samochodów typu van, czy wszystko obowiązuje tak jak w samochodach osobowych? Dokładnie tak samo jak w samochodach osobowych, czyli 2-letnia gwarancja techniczna na samochody. W wypadku Matiza i Tico, bo w wypadku Nubiry oczywiście 3 lata. Dokładnie. Matiz, Tico właśnie 2 lata gwarancji technicznej na podzespoły, 3 lata na lakier i 6 lat gwarancji na perforację nadwozia. Proszę Pana, oczywiście te samochody typu van często kupowane są w leasingu. Teraz jest to forma, która jest często bardzo korzystna dla niewielkich i większych firm. Jak wyglądają te sprawy o konieczność dokumentów i czy te małe autka też często kupowane są w leasingu? Dokładnie, te małe auta też również bardzo często kupowane są w leasingu. Zwłaszcza są to firmy, które wykorzystują te samochody do przewozu jakichś drobnych towarów w obrzeżach miast, w miastach. Wiąże się to oczywiście z łatwością parkowania tych samochodów, to jest zaleta, powiedzmy, tych samochodów. Niewielkie zużycie paliwa. Dodatkowo wszystkie firmy, które korzystają u nas z zakupu samochodów, mogą skorzystać z warunków leasingowych. Posiadamy na miejscu firmy leasingowe, które się tym zajmują. Zapewniamy tutaj szybkość, łatwość obsługi, minimum dokumentów, krótki czas realizacji zamówienia.